Trzebinia jest gminą położoną w województwie małopolskim w powiecie chrzanowskim. Liczy około 34 tysięcy mieszkańców. W skład gminy wchodzą takie miejscowości jak Bolęcin, Czyżówka, Dulowa, Karniowice, Lgota, Młoszowa, Myślachowice, Piła Kościelecka, Płoki, Psary oraz oczywiście Trzebinia, która jest siedzibą gminy. W Trzebini możemy zobaczyć piękne krajobrazy oraz wiele hektarów lasów, między innymi piękną Puszczę Dulowską. Do odwiedzenia Trzebini zachęcają także liczne zabytki. Jednym z najpiękniejszych jest 17-wieczny pałac w Młoszowej. Jest on połączeniem kilku stylów architektonicznych. Dzisiaj posiadłość składa się z pałacu, należącej do niego kaplicy oraz olbrzymiego 17-hektarowego parku. Jednak do najbardziej znanego zabytku, znajdującego się na terenie gminy Trzebinia, należy Dwór Zieleniewskich. Jego nazwa pochodzi od ostatnich właścicieli dworu, Pauliny i Mariana Zieleniewskich, którzy zakupili go w 1920 roku. Obecnie jego właścicielem jest gmina Trzebinia, a Trzebińskie Centrum Kultury organizuje w nim liczne koncerty oraz wystawy. W Dworze Zieleniewskich znajdują się pokoje gościnne, restauracja i kawiarnia. W samym sercu Trzebini mieści się 18-wieczny rynek, który przeszedł gruntowny remont, został odnowiony i przebudowany w 2011 roku. Obecnie można pospacerować po ładnym placu, na którym powstało wiele ciekawych elementów, m.in. schodki, mostki, ławki. Na rynku stanęła też nowa, efektowna fontanna, posiadająca piękną iluminację w nocy. Jednakże gmina Trzebinia to także sport i rekreacja. Na terenie gminy znajdują się miejsca szczególnie odwiedzane latem. Należą do nich Balaton oraz Zalew Chechło. Balaton jest pięknie położonym sztucznym jeziorem, powstałym w miejscu dawnego kamieniołomu. Na terenie gminy znajdują się też liczne kościoły. Jednym z najsławniejszych miejsc sakralnych jest Sanktuarium Maryjne w Płokach. Koniecznie musisz odwiedzić Trzebinie!